Monika Miller na premierze teledysku Justyny Sawickiej. Powiedz mi, jak ci się utwór podoba? Mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba ten utwór, na pewno. Czy to są twoje klimaty takie rockowe? Bo jak patrzę na twoje tatuaże, to chyba tak. Znaczy, nie konkretnie stricte tylko takie klimaty, ale podoba mi się ogólnie ten vibe, który jest podobny do Pink na przykład. Okej. Okay. Czyli to jest twoja jedna z ulubionych, tak, piosenkarek? Tak, tak. Kto jeszcze? O, Lana Del Rey, Adele. Ale Adele to już trochę inny rodzaj muzyki. Tak, tak. Ja lubię po prostu, jak mi się coś spodoba, to po prostu mi się podoba. Nie musi być konkretnie ten sam żanr. Okej, okay, zapytam cię o tatuaże. Bo masz tego bardzo, bardzo dużo. Tak. Skąd pomysł? Jakoś tak spontanicznie wyszło w sumie. A czym się wzorowałaś? Nie wzorowałam się w sumie na niczym. Każdy tatuaż projektowałam sama. O. Co było natchnieniem? O, natchnieniem? Powiedziałabym może przejścia w życiu. A zdradzisz któryś tatuaż? Co to było? Tak, pewnie. Mogę na przykład opowiedzieć o jednym ze swoich ulubionych, na przykład ten. To jest tatuaż mojego kota, którego mam. Kot jest inspiracją. Okej, okay, a na plecach? O, na plecach jest cytat z mojej ulubionej książki, czyli Wielki Gatsby. A oprócz tego jedna z moich ulubionych prac takiej artystki, która się nazywa Anita Maslow. Rozumiem, że to nie koniec tatuaży? Kto wie? Na razie nie planuję, ale może. Czyli wszystko zależy od tego, co ci się zdarzy w życiu. Dokładnie. I na tym zakończmy. Dziękuję bardzo za wywiad.